Lechia 06 Mysłowice to jeden z najstarszych klubów na Śląsku i w Polsce, a niedawno świętował jubileusz 115 lat działalności. Choć w przeszłości klub skupiał wokół siebie wiele dyscyplin sportowych, dziś stawia tylko na szkolenie młodych piłkarzy. O planach na rozwój porozmawiam z dzisiejszym gościem, Grzegorzem Loską, prezesem Lechii 06 Mysłowice. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to było z tym klubem? Powstał w 1906 roku, jeszcze jako Borussia 06 Mysłowic. Taką nazwę miał praktycznie do PRL-u. Później rozwijały się w nim wiele sekcji, bo i bokserska, i gimnastyczna, i lekkoatletyczna. Dziś już tylko stawiacie na piłkę nożną. Czy taki model już zostanie na zawsze? Myślę, że na razie nie mamy planów związanych z tym, żeby rozszerzać swoją działalność. Jest to związane oczywiście z finansami. Skupiliśmy się na tym, żeby stworzyć Akademię Piłkarską 11 lat temu, jeszcze wtedy z ówczesnym radnym panem Darkiem Wojtowiczem, na dzisiejszy panem prezydentem. Miasta Mysłowice także założyliśmy sobie cele, które chcieliśmy osiągnąć. Po tych 11 latach ciężkiej pracy udało nam się te cele osiągnąć. Już praktycznie jesteśmy na zamknięciu. Mamy jeszcze pewne rzeczy do dopięcia. Jakie to były w takim razie cele? Chcieliśmy stworzyć akademię. Tak? Zaczynaliśmy 11 lat temu bez żadnej grupy młodzieżowej, której po prostu nie było w klubie Lechii 06. I ten klub nie działał tak, jak powinien. Myśmy wzięli wzorce, to są z takich klubów sportowych jak Stadion Śląski, jak Warek Zabrze, no i tak klub, który jest w Mysłowicach, Unia Kosztowy, która jest klubem dobrze zarządzającym, ma akademię piłkarską i chcieliśmy stworzyć taką akademię. Udało nam się na dzień dzisiejszy, zaczynaliśmy, tak jak powiedziałem, od zerowej liczby młodzieży. Teraz mamy 197 lub ponad już 200 dzieci, bo cały czas ten nabór do klubu trwa. Mamy fajnych trenerów, mamy koordynatora, który to koordynuje, pan Adrian Szpiech, który jest osobą na właściwym miejscu, który się też do nas przyszedł. No i udało nam się to tak jakby stworzyć, tak? Ten cały szkielet, który po prostu to jest tak zwana choinka. Teraz mamy dzieci od 5 roku życia, nawet już niekiedy przychodzą dzieci w wieku 4 lat. Jest to fajna sprawa, po prostu byliśmy teraz na szkoleniu w Gdańsku z trenerami, którzy na przykład ta Raków Częstochowa ma jedną z najlepszych akademii, tam jest 260 dzieci. My mamy 200 dzieci, tak. Tworzymy tym, staramy się o coś, co na przykład Unia Kosztowy ma złotą odznakę, tam jest brązowa, srebrna i złota. Staramy się teraz o tą odznakę, tak? Jest to dla nas taki... Złota odznaka PZPN-u, dodajmy? Chodzi o to, że mamy takie... To jest związane z finansami, to też jest z systemem trenowania i musimy spełnić pewne warunki i na przykład przy tej brązowej odznace jest to, jak grupy mają wyglądać dzieci, jak te treningi mają wyglądać, jak muszą być te treningi nagrywane. To wszystko musimy spełnić, żeby dostać pieniądze, które są przeznaczone na trenerów. Ja tak dla moich trenerów, co mówię, to są osoby, które muszą kochać to, co robią, ponieważ za te pieniądze, które my możemy im zapłacić, no to jest po prostu śmiech, tak? I my nie mamy więcej pieniędzy, bo dostajemy pieniądze z grantów. Przy współpracy tutaj z Musirem, z panem dyrektorem Karolem Pawlikiem, z panem Pawłem Gawędą, udało nam się pewne rzeczy pozmieniać tutaj w Mysłowicach. Próbowaliśmy, no do pewnego momentu zmieniliśmy. Jestem też osobą, która jest tutaj w Radzie Sportu, tak, który tutaj przy prezydencie, tak, którą też zmieniliśmy pewien system tych grantów. Teraz kluby, które jak było kiedyś, teraz sytuacja troszeczkę inna. My jako kluby cztery sportowe, piłkarskie, stworzyliśmy taką możliwość dogadywania się pomiędzy sobą, przedstawiamy swoje oczekiwania mamy taką pulę, która na przykład prezydent przeznacza na te granty. Kiedyś to było dziwna sytuacja, nikt nie wiedział, dlaczego ktoś dostaje jakieś granty i jeżeli ktoś ma jakieś plany związane z budżetem i ma ileś tych dzieci i później dostaje mniejsze pieniądze, ciężko pospinać
ten budżet jest tak we firmie. Tutaj teraz na dzień dzisiejszy przez ostatnie lata przy działalności współpracy MUSIR-u, właśnie Urzędu Miasta, my potrafimy się dogadać pomiędzy prezesami i wiemy, jakie te granty każdy dostaje, wiemy, ile grup młodzieżowych możemy mieć. To wszystko funkcjonuje, tak? Jest to super sprawa. Też możemy sobie policzyć, ile tych pieniędzy będziemy mieli od rodziców, którzy płacą nam, ustaliliśmy jakąś kwotę. Ta kwota na dzień dzisiejszy jest 80 zł. Tutaj chyba w trzech klubach kosztowe mają tą kwotę większą od dzieci. To jest i tak mała kwota. Wszystkie pieniądze my przeznaczamy, pracujemy no profit, tak? My nie bierzemy pieniędzy, tylko płacimy trenerom, tak? Którzy są też, najczęściej rozliczamy z grantów, musimy te pieniądze im dołożyć do wypłat tych trenerów. Mamy coraz więcej grup, tak? I to też te obciążenie klubowe jest coraz większe, tak? So, liczą się wyjazdy, transport, opłaty sędziowskie. My to wszystko po prostu robimy. Mamy dzieci, to jak założyliśmy jeszcze wtedy z panem radnym, a teraz z prezydentem, nasze dzieci w klubie są ubrane, tak? Mają stroje treningowe, te logo, które noszą na swojej piersi, tak? To jest logo, które właśnie tu jest legendą, tak? Jesteśmy jednym z najstarszych klubów w Polsce. Na Śląsku to na pewno jesteśmy najstarszym klubem. Przez to też pan wiceprezes Polskiego Związku, a prezes Śląskiego Związku, pan Kula, zaszczycił tutaj tą uroczystość na 115-lecie, był na 110-leciu. Teraz został właśnie wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Fajne rzeczy w tym klubie nam się udało już osiągnąć, tak jak powiedziałem, i lecimy teraz z tym systemem, który chcemy wprowadzić do klubu, treningowym, tak, który będzie taką zmianą, wartością dodaną do tego, co po prostu robimy. I to też będzie dobre dla tych dzieci, tak, bo trenerzy będą mieli mniejsze grupy, my też będziemy mogli im zwiększyć poprzez to, jeżeli osiągniemy tą oznakę, tak, i te pieniądze, które wszystkie przeznaczamy, tak jak podkreśliłem, właśnie na dzieci, tak. Nasza infrastruktura w mieście na dzień dzisiejszy, wszystko to, co tutaj w mieście się dzieje, tak, zmieniła się promenada, tak. To jest ta nazwa, która w Mysłowicach funkcjonowała, ludzie nie wiedzieli w ogóle, gdzie się to mieści, tak. Ludzie, którzy mieszkali na Brzęczkowicach, a dzieci miały przyjść do naszego klubu, nie wiedzieli, gdzie jest promenada. Teraz to się zmieniło, tak, przez to, że jest reklama, tak, po prostu, że powstał piękny park, tak, który my, nasz klub, który tam się mieści, i to wszystko zmieniło całą tą otoczkę do naszego klubu. Zostało też piękne ogrodzenie zrobione przez miasto, przez MUSIR, tak, który zainwestował w to. Niestety często było niszczone to ogrodzenie w ostatnim czasie, ale chyba ktoś się już zdążył uspokoić. Czy myślę, że tutaj też duże było, tak jak jest zrobione w Parku Zamkowym, jeżeli by były kamery, tak? Mamy te parki nieogrodzone, tak? Na przykład jest w Anglii czy gdzie indziej. Tutaj mamy tą sytuację, że no, jaka jest w Mysłowicach, każdy wie, ale my poprzez to, że właśnie łączymy tą młodzież, którą właśnie już mamy z różnych dzielnic w Mysłowicach, udało nam się pewne cele osiągnąć, tak? Przez właśnie to, że dzieci są w poszczególnych dzielnicach i tam kibicują różnym drużynom. My na to nie patrzymy. Uważamy, że po prostu to jest właśnie to łączenie, tak? Żeby koleżeństwo, drużyna, to jest ważne. I udało nam się te cele, które założyliśmy sobie wtedy jeszcze z panem radnym, a teraz z prezydentem, to też było dla nas takim istotnym celem. Myśmy na 110-lecie klubu podkreślali to, że po prostu ten cel minęło 5 lat, tak, i też w tych 5 latach cały czas idziemy w tym kierunku, żeby po prostu dzieci tutaj w Mysłowicach łączyć, tak, żeby ta piłka była czymś, co po prostu ich łączy, nie dzieli, bo to jest po prostu chore, że jeżeli ktoś tam w Mysłowicach, jakieś przypadki, na przykład koło mojej tutaj restauracji, chłopak został zabity, tak, bo kibicował innemu klubowi, to jest po prostu jakaś patologia, to nie jest kibicowanie, tylko to jest po prostu bandytyzm, tak, i my na to podkreślamy, dążymy do tego, żeby właśnie te dzieci, ta piłka łączyła. Robimy to przy udziale tych właśnie trenerów, kierowników drużyn, którzy też tym są teraz rodziców, całkiem inne zaangażowanie, jak myśmy 11 lat temu zaczynali, no to ci rodzice jeszcze tak nie byli zaangażowani w ten klub, teraz mamy rodziców, którzy są kibicami, którzy po prostu są zaangażowani, którzy przychodzą na mecze, kibicują swoim dzieciom, tak? I też udało nam się
tych rodziców pozyskać do klubu, tak? Ponieważ większość w zarządzie i z rodziców weszło do zarządu. Myśmy mieli na samym początku problemy, żeby kogoś zaangażować, żeby ktoś w ogóle chciał w Mysłowicach działać, tak? Teraz mamy tą całą radę nadzorczą, wszyscy co działamy, ten cały zarząd, wszystko funkcjonuje i to są osoby zaangażowane, tak? Każdy wie, do czego jest potrzebny w tym klubie, tak? Udało nam się oświetlić boisko przy współpracy z Monsirem. Jak w ogóle wygląda baza sportowa? Czy też w najbliższym czasie chcecie rozwijać ją? Czy no będą tutaj, też jakieś zmiany w samym budynku? No tutaj właśnie są rzeczy, które są do zrobienia, tak? I my przez 11 lat, ja już wiedziałem na przykład 11 lat temu, co będzie teraz, tak? Co może kogoś dziwić, ale to jest tak prowadzenie firmy. Ja prowadzę firmę ponad około 30 lat, tak? I wiem, że muszę planować do przodu. Myśmy wiedzieli, że będziemy mieli problem z oświetleniem, tak? Spróbowaliśmy go rozwiązać sami, tak jak potrafiliśmy, tak? No, to oświetlenie funkcjonuje, nie jest perfekt, które po prostu mogłoby być, ale na przykład doprowadziliśmy murawy, tak? Do takiego stanu, że teraz zrobiliśmy w tym roku prawie 300 kilo daliśmy na poszczególne boiska. Mamy dwa boiska, jedyne w Mysłowicach, które każdy z tych klubów, które funkcjonują, cztery kluby w Mysłowicach, to jedynie my mamy dwa boiska, jeden jakby taki orlik i wszystkie są trawiaste, tak? Doprowadziliśmy te do boiska do bardzo dobrego stanu. To jest oczywiście to, my to mówię jako klub i Mosir, tak? Bo mamy pracowników, którzy są pracownikami Mosiru, którzy z nami współpracują, tak? A my z nimi, tak? I udało nam się po tylu latach, co ja pamiętam, nigdy te boiska nie wyglądały tak. Ja przez 11 lat próbowaliśmy, zajęliśmy się na początku z prezydentem teraz miasta, zajęliśmy się wtedy jeszcze radnym, tak jak podkreślam, był moim wiceprezesem, zajęliśmy się tym boiskiem treningowym, które było zwykłym klepiskiem. Myśmy je doprowadzili do takiego stanu, gdzie mamy przepiękne boisko treningowe, tak, które na dzień dzisiejszy wygląda jak płyta. Chcielibyśmy, to co teraz pani zadała pytanie, no z szatniami mamy, to jest jakiś tam problem, tak? Jesteśmy teraz w fazie takiej, że właśnie uda nam się pewne rzeczy rozwiązać, jesteśmy przy współpracy z Mosirem i z Radą. Kiedyś mieliśmy taką luksusową sytuację, bo byliśmy podzieleni pomiędzy dwie rady, Stare Miasto i Brzęczkowice. Teraz jesteśmy w rejonie Starego Miasta i Stare Miasto, choć mamy dzieci, też właśnie z taką inicjatywą chcę wystąpić do innych rad, dzielnic, które by nam pomogły w jakichś tam kwotach, bo Stare Miasto nam pomaga. Teraz sfinansowało poprzez Mosir, dało nam kwotę 30 tysięcy, która okazało się, że my tam nie jesteśmy podpięci do kanalizacji. To był problem, który nie został przez te lata rozwiązany i o nim nikt nie wiedział. Teraz okazało się, że musimy ten problem usunąć i zostanie usunięty. Został zrobiony projekt przez pana dyrektora Karola Pawlika, tam, który Mosir właśnie sfinansuje z tych pieniędzy, które dostaliśmy tutaj od Rady Stare Miasto i podłączymy się do kanalizacji. Ten problem jest bardzo istotny, bo on pomoże nam w klubie przebudowie szatni, tak? Mamy właśnie, teraz dostaliśmy projekt od pana Paweł Gawenda, który jest tam, z którym współpracujemy właśnie w tej kwestii. Dostaliśmy dostarczony projekt przez panią architekt, która zburzymy poszczególne ściany, które się da poburzyć tym, przebudujemy i z dwóch szatni, które po prostu są niefunkcjonalne, zrobimy cztery szatnie, tak? Dostaliśmy kiedyś dwa kontenery. Jesteśmy w stanie w jakimś tam okresie czasowym połączyć te kontenery, jeżeli nie zostanie rozbudowane, a ja nie mam czasu, tak? My nie mamy czasu na to, żeby czekać na pewne rzeczy, bo te dzieci już mamy, tu i teraz się liczy, nie tam za 10 lat następne, bo ja już jestem 11 lat, tylko tu i teraz te cele musimy robić. Uda nam się te szatnie teraz zrobić w tym roku, który teraz będziemy mieli, w 2022. To będzie fajna sprawa dla klubu. No i przez 11 lat lobbuję za tym, żeby powstało u nas boisko z sztuczną nawierzchnią w Mysłowicach, którego brakuje dla wszystkich klubów, które akurat może się mieścić u nas. A dlaczego akurat na promenadzie? Dlatego, że
Na Kosztowach nie ma miejsca, na Wesołej raczej też nie ma miejsca. My jesteśmy prężnie działającym klubem, tak, który ma tyle dzieci i młodzieży i to boisko jest w stanie tam z tyłu za naszym, za naszymi budynkami, gdzie była kiedyś tam było lodowisko w czasach właśnie 70-tych latach i w latach powstania klubu, bo klub Lechia tutaj, jak rozmawialiśmy, miał wiele sekcji sportowych. I tam jesteśmy w stanie zrobić piękne boisko, zresztą jeszcze pełnowymiarowe, bo nam w Mesowicach nie jest potrzebne boisko Orlik. Nam jest potrzebne pełnowymiarowe boisko. To boisko 11 lat temu, jak zostałem prezesem, ja dowiedziałem się, jakie są koszty takiego boiska, zrobiliśmy taki biznesplan, żeby dowiedzieć się, o czym my w ogóle mówimy, do czego się mamy przygotować i czy miasto. 11 lat minęło. Wydaje mi się, że teraz miasto jakby przy pracy radnych, którzy tutaj też widzą, co się dzieje w Mysłowicach i prezydenta, może w następnym, już nie mówię o tym 2022, ale w 2023 może znajdą się pieniądze na to, żeby właśnie takie boisko powstało. One by funkcjonowały, myślę, że w ciągu 7 lat by było w stanie się spłacić, ponieważ to boisko było wykorzystane przez kluby sportowe, a tak samo mogło działać komercyjnie. Tak działa to we wszystkich innych miastach, tutaj jak Katowice, Sosnowiec, czy gdziekolwiek. Ja już nie mówię, żebyśmy to boisko zadaszali, tak to się dzieje teraz w Sosnowcu, już następne boisko ze sztuczną nawierzchnią będzie zadaszone, ale możemy mieć po prostu takie boisko, które po prostu tak działa na Dąbrówce Małej. Tutaj w Katowicach mamy tych boisk, które już działają tyle lat. Fajnie było, jakby to boisko tam powstało i ten kompleks, który był zamknięty, by było na przykład, mielibyśmy trzy boiska, dwa ze sztuczną nawierzchnią pełnowymiarową, jedną ze sztuczną nawierzchnią pełnowymiarową. Także to by było fajną sprawą i dla Mysłowic, i dla naszego klubu Lechia 06, która jest, jak mówię, najstarszym klubem. I tego Wam życzę, żeby się faktycznie klub rozwijał, bo to te 115 lat, ogromna historia i oby trwało kolejne 115 lat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Myślę, że będzie jeszcze okazja do wspominania historii klubu, a moim Państwa gościem był Grzegorz Loska, prezes Lechii 06 Mysłowice.